Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Jak widzicie, od razu na samym początku leje mnie wszystko, co tutaj jest. Gra się nie zdążyła jeszcze rozgrzać po tym, jak ją wyłączyłam, a tutaj już mamy syf. Wracając, a raczej, no chyba można powiedzieć, że wracając. Sprawdźmy jeszcze, czy tutaj się nie odrodziły przypadkiem błotniaki, ale widzę, że nie. Zaczynamy od ekspienia, podobnie jak w poprzednim odcinku. Ponieważ tutaj troszeczkę jeszcze ekspa właśnie biega. Kurde, taka polna bestia to powinna na hita zejść. Jezus, ale laguje, jeszcze jesteśmy, wiecie, w okolicy miasta, znaczy wsi, to już całkiem. Tylko do Pielca za chwilę. Tutaj jest w okolicy jaskinia z żaboludźmi, więc też właśnie chciałam się do niej przede wszystkim dostać. Panie Topielec. Bo mnie pan denerwujesz. Tamten pewnie za chwilę do mnie zdąży przyjść, a ja się zajmę tym tutaj. Tak, on do mnie zaraz przylezie. Dobra, znowu muszę się rozgrzać troszeczkę, jeżeli chodzi o moją mowę. Bo mam wrażenie, że trochę mam dzisiaj taki głos trochę z chrypą. Ale może mi się tylko wydaje. Tędy bym chciała wejść, ale chyba Marvin nie ma ochoty tędy wchodzić. Marvin, no co jest z tobą? Mogę tędy wejść? Dziękuję. Dobra, wiecie co? Odpalimy sobie pochodnie, bo jest dosyć ciemno. Wybaczcie, że robię to w nocy, no ale tak wyszło. Później weźmiemy sobie powóz i pojedziemy w stronę farmy Bermara. Więc to też będzie na pewno fajne. I tutaj są ci żaboludzie, więc musimy uważać. Któryś ma proce. Ty masz proce. Dobra, ja właśnie wolałam najpierw tego z procą załatwić jednak. Chciałabym, żeby gra mi nie lagowała. Pięknie. Wydaje mi się, że teraz są na dwa hity, na dwa jakby obrażenia krytyczne. Wybaczcie za świnkę morską, która oczywiście jak zwykle napierdala w kratę. Wygrałem. Mamy jakąś notkę, za chwilę ją przeczytam, ale najpierw sprawdzimy, czy tak na szybko, czy niczego tu nie ma. Z tego co widzę, nie. Moja pochodnia tam została, nie przejmujemy się, tutaj jest dosyć jasno. Przeczytajmy najpierw notkę, a później spróbujemy przejść przez te drzwi. Wygrałem, notka była. Wygrałem. Za dużo tych wszystkich notek jest. Mamy. Może im nie odrwali, ale udało mi się zabezpieczyć moje skarby. Oprócz skomplikowanego zamka zadbałem, by same drzwi były nie do sforsowania. Tylko prawdziwy król złodziei mógłby dostać się do środka. Nikt nie położy rąk na mojej skrzyni. Czyli rozumiem, że drzwi są zamknięte na wytrych. Nie wiem, ile mam wytrychów. Wydaje mi się, że parę się ostatnio uzbierało, ze względu na to, że zabiliśmy parę bandytów i tak dalej, ale spróbujemy. Prawo, 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 lewo, lewo, lewo. Okej, okay, fajnie. A w środku mamy faktycznie skarb. I widzę, że prowadzą do niego monety. To ciekawe. Co znajdziemy w środku? Zaraz się okaże. Prawo, nie. Lewo, 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 prawo, prawo. Okruchy magicznej rudy, skóra czarnego wilka, bryłka złota, pas zręczności, wir oraz złoto. Ja nie powinnam mieć podobnego paska na siłę. Nie kupiłam przynajmniej podobnego paska do siły. Wygląda na to, że nie. A trzeba przyznać, że chyba by się przydał. Chociaż teraz mamy też siły dosyć dużo. Trzeba przyznać. Okej, chyba już wszystko zebraliśmy z tego miejsca, ale chciałabym się upewnić, czy tutaj ze skrzynkami niczego nie ma. Wygląda, że nie. Jeszcze jakieś złoto. Pojedyncza sztuka. Zostało nam teraz do odwiedzenia okolice farmy Bermara. A konkretniej oczywiście tego, co jest za nią. Czy ja mogę biegać z pochodnią, tak za pomocą akrobatyki? Pewnie mogę.
Zaraz się okaże zresztą. Ogniste ziele to mnie nie rajcuje mnie. Dobra, jesteśmy w Silbach. Żaden kłopot. Przejdziemy sobie może tutaj tyłem. I sprawdzimy, co tutaj się dzieje. Jasne, Gwint. Hej, mam cię. Cholera, proszę, nie mów nikomu, że zobaczyłeś mnie z bagiennym zielem. Weź to, proszę, i zapomnij o tym. O, proszę bardzo. Ciekawe. W ogóle przypomniało mi się, bo ja mam trochę bagiennego ziela. I przecież Rasko powinien od nas je skupować. Jeżeli tylko jest u siebie, to moglibyśmy mu oczywiście oddać. Przy okazji trudna kradzież. Mam dla ciebie więcej skrętów. Wszystkie mu oddam. No i widzicie, ile siana? Cholera, niemożliwe. Teraz będziemy zbierać też punkty nauki na kowalstwo, żeby się nauczyć na maksymalnym poziomie. No bo wiadomo, powinno być to dla nas dosyć przydatne na aktualny etap gry. Już mamy alchemię na full, więc przydałoby się i kowalstwo, żeby móc wykonywać jakieś tam lepsze bronie ze schematów. Szczególnie, że teraz mamy też dostatecznie dużo różnych skór. Zabierz mnie. My teraz pójdziemy w stronę farmy Bermara. Myślę, że są jeszcze jakieś tereny, gdzie są potwory do wybijania. Jest jedna jaskinia, ale tam wolałabym się na razie nie pchać. Nie wiem, czy wiecie, o której mówię. Tam był nieumarły szkielet cieniostwór, no ale dobrze wiemy, że to nie jest miejsce, do którego warto się pchać. Czy tutaj gdzieś znajdę łóżko? No nie za bardzo. Chyba, że na górze. Gdzie pewnie mnie zaraz wszyscy wyrzucą. Jest wolne jedno łóżko. Czego diabła chce? Bermaria nic nie chce, po prostu chce się przekimać. Pójdziemy znowu do tego lasu za jego farmą. Możemy już zgasić pochodnie. Nie jest nam już potrzebna. Stąd też już oczywiście możemy wyjść. Nawet nikt się nie pluje w sumie, że tutaj jesteśmy. Bermar, tak w ogóle. My coś możemy zrobić? Chyba niezbyt. To co, biegniemy szybko za ten lasek. Tutaj też w okolicy znajdziemy smoczy korzeń. Tutaj nie wiem, czy się też coś... Właśnie chciałam powiedzieć, nie porozpiło. Tak warg na wejściu. Kogoś coś boli? Kurde. Trochę się przestraszyłam, nie powiem. Te paskudy też tutaj są. Nie myślałam, że będzie tutaj tyle potworów. Wiecie... Przyszłam tutaj z myślą tylko i wyłącznie o potworkach, które nas interesowały wcześniej. Czyli o tych wargach i o tym morskim wężu. A tutaj się porespiło tego gówna jeszcze trochę i ciut. Chodź do mnie. Ale jak widzicie, teraz już jest sieka totalna. Przydałoby się jeszcze więcej dać wkryta teraz. Chociaż i tak... Nie no, mam mistrza, mam 60%. Moglibyśmy też to drzewo wydobyć, ale już mi się nie chce chyba. Właśnie, tutaj też były szkielety. Już też nie powinny stanowić problemu. Pan wąż błotny. Raczej morski. Będziesz pluł? Oj, będziesz. Dobra, ty bijesz bardziej od swojego kumpla z bagna. Jesteś też troszeczkę... bardziej wytrzymały. Ciekawi mnie, co by się stało, byśmy tam podpłynęli. Ale może na razie nie będę kombinować. Weźmy telekinezę. Tutaj sporo rybek jest. Myślałam... Ja też w sumie nie, no zaraz mam tutaj dziennik. Tylko, że wtedy... Nie biłam się z tym potworzyskiem. Tutaj też jest droga do Vardal. Oczywiście, ale nie będziemy szli do przeklętego lasu. W sumie mamy też jeszcze do przeczesania te moczary. Tutaj były zombie. Nie no, dobra. W sumie teren jest teraz do, wiecie, do przeszukania. Jestem ciekawa, czy na przykład znajdziemy tutaj klucz do tej wieży, która jest tam wyżej. Widzę zombie. Jedno, drugie, trzecie. Mamy oczywiście swoisty cmentarz. Jest nawet jakaś broń tutaj wbita. Okej, słyszę szkieleta. Dobra, pan szkielet bym wolała, żeby najpierw do mnie przyszedł.
bo on oczywiście nie będzie miał problemów z tym. No, ja teraz powinnam mu też robić ładne obrażenia skryta, pod warunkiem, że mi wejdzie. No. Będziemy tak tańczyć 300 lat? Dobra. Pięknie. No, mamy tutaj cmentarzysko. Nic szczególnego, tak z jednej strony. Z drugiej fajny expik będzie. Nie wiem jak w stylu, nie wiem jak w sprawie tego zombiaka. On oczywiście jest odpalony na mnie totalnie. Jak widzicie, one biją dosyć solidnie. Niczego tu nie znajdę. W nich nic nie ma, też to jest dziwne. Dobra, póki ty wstajesz, to cię wyklepę. Niczego tu nie znajdę. Postanowienie paladyna. Tam też chodzi ta bestia. Dobrze mówię? Tak, ale tam może za chwilę zejdę. Nic tu nie ma. Chociaż dobra, jak już tutaj jestem teraz, to chodźmy do niej teraz. Potem sobie o niej zapomnę i się dopiero narobi. Był też cieniostwór, tak sobie teraz przypomniałam w tej okolicy. Ale ja z cieniostwórami to tak trochę... Jeszcze bym nie chciała chyba zaczynać. Mam jeszcze z nimi dostatecznie bardzo na pieńku. Tak sobie myślę, tutaj był tylko jeden szkielet. To jest wręcz po prostu niemożliwe, że był tylko jeden. Bym sobie dała odciąć rękę, żeby było ich więcej. No, będziesz mnie chciał oczywiście uderzyć. Ja mam w sumie całkiem niezły zasięg, więc jest dobrze. Nie ma czego plądrować. Wiecie, z nich niby nic nie ma, ale warto się upewnić. Tam jest jeszcze jeden szkielet w środku. Dobrze, że nie ma tutaj, wiecie, żadnych wojowników cienia, bo byłoby niedobrze bardzo. Już miałam powiedzieć, że to wojownik cienia, no ale wiedziałam, że nie. No chodź. Dobra, też zdążył mnie uderzyć. Ała! Nie wiem, czy będzie ich tutaj więcej, ale może warto by było użyć tej większej mikstury na przykład. Tam już jesteśmy blisko tych wargów. O, gobliny jagody są w tym miejscu. Potęga boskiego światła, jakaś książka. Przemyślenia paladyna. Dobra, bo ten warg widzę, że prosi się o wpierdol. No to niech będzie. Skoro chce do mnie przyjść... O, fucken. Niedobrze. Ała. Serio, kryt nie wszedł? No. Skąd ten szkielet się tu wziął, ja się pytam. Z piekła mi wyszedł tak nagle? Okej. Okay. Ale całkiem sprawnie. Uff, to było trochę... Aż mi się ciepło zrobiło, nie? No ale dobra, te przemyślenia paladyna i te inne rzeczy to są chyba jakieś książki. Nic tu nie ma. Najgorsze jest to, że ja nawet nie wiem, co ja zebrałam, nie? Dobra, ognistych ziół to nie będę zbierała. Tam są kolejne wargi. Tam może być jeszcze zejście chyba właśnie do tych podziemi. Może tam były te szkielety. Tutaj z tyłu tworzenie szkieletu mamy. Ognisty korzeń. No dobra. Czyli tutaj jednak nie braliśmy tej broni. To co, może spróbujemy zejść na dół? Okej, tutaj widzę, że się na dół nie schodzi. Jest po prostu sarkofag. I chyba nie z tej strony. Esencja many, lodowa fala oraz wiedza magiczna, krąg trzeci, tom drugi. Przydatna oczywiście dla maga, niekoniecznie dla mnie. Ale warto było sprawdzić. Dobra, to co? Zostały nam wargi. Jednakże zanim wargi, to bym się jeszcze tutaj przebiegła w poszukiwaniu expa.
Tak jak mówię, z cieniem stworem to ja się nie chcę bawić. Chodź do mnie. Bo nie mam czasu. Dobra, widzę, że jeszcze często jest tak, że kryt na mnie wchodzi jednak. Chociaż to raczej nie jest dziwne. Tutaj te klatki tu były? Ej, nie przypominam sobie. Może jestem dziwna. Dobra, zniknęły kraby, pojawiły się topielce. W sumie to też dobrze. Witam cię. Jeszcze cały czas mamy oczywiście kanały do odwiedzenia, ale wydaje mi się, że one na razie muszą zaczekać. Tamte nietoperze jednak robią mi sporą rozpierduchę. Także nie wiem, czy jest to logiczne, żeby tam się udawać. Kolejna bestia. Niedaleko tego cieniostwora już jest. Ale tak jak mówię, ja nie chcę się z nim spoufalać jeszcze. W sumie oprócz niego to za bardzo już tutaj niczego nie ma. Tu są jeszcze te wargi. Wargi to już nie kłopot. Ich tutaj trochę było, ale na spokojnie pojedynczo sobie wyciągnę. Tu jest jeden, tam jest drugi. I chyba jeszcze będą tam dalej. Na luzie. No. Teraz już są na trzy kryty, niecałe. Tu jest jeden warg, tam nie ma na razie wargów. Dobra, bo nie będę widziała, jak do mnie biegnie. Dobra, panie wargu. Super. Teraz nic, tylko czekać oczywiście na lepszą broń. No i tutaj był ten smoczy korzeń. Oho. Dobra, pan warg kolejny. Już się wiecie, już się połasiłam o ten smoczy korzeń. Już go chciałam złapać. No, trochę za wcześnie. Tutaj jest kolejny. No i tam widzę, że dalej można jeszcze iść w stronę tego. Wydawało mi się, że dwa się na mnie rzucają, ale tak chyba jakoś dziwnie po prostu w słuchawkach. Nie wiem, czy zdążył mnie trafić, czy mi się tylko wydawało. Okej, tutaj już nic nie biega. Tam jest jakaś wysepka, można by było tam popłynąć. Tutaj już nie ma żadnych wargów. Ale mamy jakieś ciało. Esencja, złoto, srebrny pierścień oraz bełt. No nie wiem, co znajdziemy w środku, ale chyba warto będzie się wyleczyć. Jestem ciekawa, czy uda nam się jeszcze dzisiaj sprawę tego turnieju załatwić, przynajmniej zacząć. Tą wersję właśnie, tą rzecz fabularną. Bo tak naprawdę oprócz niej to nie mamy za wiele do zrobienia już. No właśnie. Okej, ogniste ziele. No, kolejne zwłoki, to nie jest nic dobrego. Nic przy sobie wielkiego gościu nie miał. To wiecie co, może ja tak wyjrzę zza węgła trochę, żeby nie było. O kuźwa, mamy tam orka. Czy ja sobie dam radę z orkiem? Nie mam pojęcia. Może być trudno. W ogóle jak my stoimy z czasem? No jesteśmy tak w połowie odcinka około. O kurna, już się na mnie rzucił. No, nie jest dobrze. Dobra, coś mu robię. Jest całkiem nieźle. Ale podejrzewam, że jak mnie pierdolnie... Nie, okej. Okay. Było całkiem przyjemnie. Ork zwiadowca to był. Mam nadzieję, że ich tam nie było więcej. Nie,
i pilnował w ogóle, co ciekawe, złoża magicznej rudy. Jest bryłka rudy, a my będziemy oczywiście kopać. Mamy trochę okruchów i trochę bryłek. Czy coś jeszcze tu jest do znalezienia? Mamy gigus, to jest chyba jakaś broń. Tak, podzręczność i to bardzo dobra broń w sumie. No dobra. I to tyle. Fajnie, mamy teraz też tą część wyspy oczyszczoną. To teraz tak, skoro chcemy się zająć turniejem, nie przychodzi mi już do głowy żadne miejsce, które stanowiło wcześniej jakiś problem. Wiadomo, został tutaj jeszcze cieniostwór, ale z tymi cieniostworami to ja za bardzo nie mam ochoty się jeszcze po prostu bić. Chociaż co prawda wszyscy dobrze wiemy, że dałoby się radę z nimi już rozprawiać na spokojnie. Wiecie, skoro bijemy na przykład czarnego niedźwiedzia, to cieniostwora też bylibyśmy w stanie. No bo to jest tylko różnica w sumie 100 punktów doświadczenia. Tak samo wąż morski też ma 500 punktów doświadczenia jest za niego. Tam na górę nie wchodzimy, bo to są ruiny Vardal. A ruiny Vardal są przeznaczone na 5 rozdział, także może się tam nie będziemy pchać. Chociaż nie powiem, nasz bohater jest całkiem dobrze przygotowany. Zapomniałam, kto nas uczy kowalstwa. Chyba gościu u nas w tym, w gildii kupieckiej. Ja potrzebuję się dostać do łowców, znaczy się do łotrów naszych. A żeby się tam dostać, to najlepiej będzie w sumie do wioski Silbach i do teleportu. Będzie najszybciej. Teraz pobiegniemy tylko przed siebie i nie powinno być problemów. Chociaż zapomniałam, że jeszcze w mieście mamy do pogadania z jedną osobą, która może nam dać mini questa. Ale to na razie zostawimy to, ten quest nie ucieknie. Ogólnie te zadania, które ja zrobiłam teraz, też moglibyśmy robić na spokojnie w 4 rozdziale. Podobno. Kurde, nie mogę się przyzwyczaić, że zwłoki Dinkiela tutaj są w okolicy. No dobra. To co, idziemy do Proximo w takim razie. On z tego co pamiętam siedzi tutaj. Fajna mam pamięć, że już zapomniałam, gdzie on jest. No ale dobrze. Jesteś wreszcie. Już myślałem, że nigdy się nie zjawisz. O co chodzi? O co chodzi? Jak to o co chodzi? Marnujesz się wśród błota, obijając mordy tych niewyszkolonych prostaków. Chcę, byś walczył na arenie. Masz tam wyjść i rozlać trochę krwi. To jak będzie? Dopisać się do listy? Wpisz mnie na listę uczestników. Wiedziałem. Skoro formalności za nami, pozostaje mi jedynie życzyć powodzenia. Mhm. Oczywiście zadanie kilka gęb zostało przez nas zakończone. Tak, zakopane skarby zostały wśród łotrów oraz turniej. Proximo zapisał mnie do turnieju, teraz muszę odczekać jeden dzień. No to idziemy w Kimę. Ogólnie w turnieju nie musimy wygrać wszystkich walk, warto po prostu, żebyśmy wygrali ze dwie walki. To jest tylko taki, wiecie, bonus pieniężny dla nas, nic więcej, podobno. Dzisiaj rozpoczyna się turniej. Miałem już jakąś rozgrzewkę dzięki walkom u Aleny, ale tutaj to będzie zupełnie inny poziom. Powinienem już się udać do jaskini z Areną. To ta w zachodniej części przystani łotrów. No tak, oczywiście. Tutaj też już wszystkie zadania w przystani mamy porobione. Nie pozostało nam więc teraz już nic innego. Tylko jeszcze wiecie co? Chciałabym skoczyć do Oskara na szybko. Bo podobno... Właśnie, tutaj był jakaś kartka była. Plan Vincente. Ja jej wcześniej nie zauważyłam niestety. Plan Vincente. Gdzie to jest? Dobra, tak będzie chyba... Okej, już znałam tę książkę chyba. W ogóle tutaj. Magiczna ruda. 25 łupek żelaznych. No, znajdę to Vincente. A właśnie. Tutaj mamy te notatki, które znalazłam na cmentarzu.
a propos. No, halo. Mamy. Okej, okay, on chce żądła bagiennego krwiopijcy? Nie wiem. O, widzę, że wszyscy poszli na turniej. No dobra, trudno. Może później mu się to uda oddać. My też w takim razie udajmy się na turniej. Nie pozostaje nam już nic innego. Wydaje mi się, że jesteśmy dobrze przygotowani. Jeszcze można by spróbować tutaj do kupca może zajrzeć. Słyszałem, że bierzesz udział w turnieju. Zdecydowanie przyda ci się coś, co pomoże ci się ochronić przed ciosami tych doświadczonych wojowników. Tak się składa, że mam na składzie wyjątkowo wytrzymały i jakże elegancki pancerz. Nie musisz wierzyć mi na słowo. Sam zobacz. Okej, okay, kup pancerz. Zbroja z pancerzy krabów. O kurna, naprawdę dobry pancerz. Za 2200 sztuk złota. Wow. Pokaż mi. Ja chciałam zobaczyć jego pasy. No, widzę, że nie ma nic, co by mnie interesowało za bardzo. No dobra. To co? Wchodzimy w takim razie na turniej, no to wychodzi. Nie wiem, czy mam wejść tutaj pod arenę. Czy tu wyżej gdzieś. Aha. Iwan, Leonardo, Cortez, Hiero, Lutniarz, Cohen, Fox. Zagada mnie ktoś? Rodrigo, Tiago, Simon. Chyba, że mam zagadać tego pirata na dole. Jestem jednym z uczestników turnieju. Tak, słyszałem. Już otwieram bramę. Wejdź i się rozgość. Mhm. Jeśli dobrze ci pójdzie, może spędzisz tam nawet większość wieczoru. W środku powinien być jeszcze Proximo. Wyjaśnię ci co i jak. Okej, okay. Dobra. Tutaj coś jest. Ale ciekawe to jest. Jest Sol, Proximo i Dan. Jest i mój utalentowany wojownik. Już się bałem, że stracę jedną z moich atrakcji wieczoru. Dobra, słuchaj. Musisz poznać zasady. Nie martw się. Nie ma ich zbyt wiele. Po pierwsze, jeśli podczas walki opuścisz teren areny, uznajemy to jako twoją porażkę. Po drugie, możesz walczyć czym chcesz, tak długo jak nie zagraża to nikomu z widzów. Okay. Po trzecie, wbrew pozorom nie są to walki na śmierć i życie. W przeciwnym wypadku szybko skończyliby się wojownicy. Jeśli kogoś zabijesz, my zabijemy ciebie. Jasne? Cieszę się, że się rozumiemy. Podobno miała być tu krew i rozrywka tylko dla prawdziwych mężczyzn. Podczas turnieju odbywa się kilkadziesiąt pojedynków. Zastanów się, jak szybko byłbym bez zawodników. Nie wolno zabijać przeciwników na arenie podczas pojedynku. To nie jest miejska rzeźnia, tylko miejsce rozrywki. Mhm. Chcemy, by nasi goście dobrze się bawili, a przede wszystkim wszystko obstawiali. Z doświadczenia wiem, że ilość krwi powinna być stopniowo dozowana. Okay. Rozlewaniem posoki całkiem sprawnie zajmuje się Ben. To jedyna osoba, której nikt nie powie, że nie może zabić przeciwnika podczas walki. O kurde. Jestem gotów. Wspaniale. W takim razie wyłaź na arenę i pokaż, co potrafisz. No dobra. A to tędy? Tak. To co, robimy zapis i wychodzimy, nie? Mam nadzieję, że od razu mi nie dadzą Bena do walki, bo przecież ludzie... Czy jesteście gotowi na największe wydarzenie w całym królestwie? Wiele tygodni przygotowań i całe góry wydanego złota, by ta arena stała się miejscem widowiskowego rozlewu krwi. Wojownicy z najdalszych krain przybyliby pokazać swój kunszt i zaryzykować swoją głowę dla chwały i bogactwa. A wszystko to dzięki naszemu wspaniałemu kapitanowi. Tak więc bawcie się, pijcie ile tylko wasze głowy pozwolą i nie zapomnijcie o obstawieniu walk. Powitajcie pierwszych śmiałków. Są młodzi i żądni zwycięstwa. Swoje braki w treningu
nadrabiają wigorem i sprytem. Przed wami Marvin i Larry! To znowu ty? Zobaczymy, komu tym razem będzie sprzyjać szczęście. Okej. Dawaj. Czekam. No. Pięknie. Dobra, może nie będę go okradała. Fajnie. Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Cholera, nieźle mi przewaliłeś. Chyba rzeczywiście muszę więcej poćwiczyć. No chyba tak. I co, wychodzimy? Nie, kolejny przeciwnik. Widzisz te wszystkie owacje? Czyż ta arena nie jest wspaniała? Oż ty w dupsko. Cholera, co ty mi zrobiłeś? Ja? O co ci chodzi? Broń się. Oż ty w dupsko. Jak go pokonam na spowolnieniu, to jestem mistrzem, nie? Pięknie, cholera. Dobra, teraz to bym się wolała jednak wyleczyć chyba. F5. No gościu się chyba tego nie spodziewał, nie? Cholera. Jeszcze zobaczymy. Jesteś lepszy, przyznaję. Marvin zostaje zwycięzcą pierwszej rundy turnieju. Super. Po krótkiej przerwie rozpoczniemy drugą część zmagań. Okej, okay, fajnie. Wow. Dobra. Hej ty, jak się czujesz po ostatniej walce? Mocno oberwałeś? Nie było tak źle. Mam tutaj coś, co powinno postawić cię na nogi. Czemu chcesz mi pomóc? Słuchaj, nazwijmy to inwestycją. Postawiłem na ciebie sporo kasy. Dostaniesz teraz butelkę za darmo. Jeśli wygrasz, to zwróci mi się to z nawiązką. To jak? Co to jest? Eliksir leczniczy, połączony z eliksirem siły. Okej. Kupiłem go jakiś czas temu od Hierro. Dobra, dawaj to. No, i jak? Lepiej? Zdecydowanie, dzięki. Ta, nie ma sprawy, młody. Fajnie. I co? Arena? Wchodzimy chyba. O proszę, z kobietą będę się biła. I to ty pokonałeś Dana? Nigdy bym nie powiedziała, sądząc po tych wątłych ramionach. Dobra, miejmy to już za sobą. No. O kurna, ale masz pierdolnięcie, laska. Ty mnie bijesz bejsbolem rozpierduchy, czy czym? Oj, kobieto. Dobra, podleczę się, póki mam chwilę. Chleb na piwie to trochę za dużo. Zobaczymy, co będzie następnym razem. Jesteś lepszy, przyznaję. Rzeczywiście twardy z ciebie skurczybyk. Okej. Okay. To co, czekamy na kolejnego przeciwnika. Ja się w tym czasie może najem czegoś. Jezu, laska łazi jak chłop, ale to jest dziwne. Czy wy to widzieliście? Cholera. Tego się nie spodziewałam. Podobno tylko obstawiasz walki. Czy ja kiedyś powiedziałem, że tylko je obstawiam? Jak tam twoje samopoczucie? O, fuck.
Nie kręci ci się lekko w głowie? Ty oszuście. No, dobra, Sol. Ale widzę, że ci to nie pomogło. Wiesz co, okradnę cię, bo mnie wkurzyłeś teraz. Dobra, wypijemy sobie. Może eliksir będzie trochę szybciej. Zobaczymy. Miałeś szczęście, gnojku. Mhm. Jeszcze jeden mój cios, a to ty byś gryzł. Na pewno. Marvin zostaje zwycięzcą drugiej rundy. Ale fajnie. Krótka przerwa dla uczestników, ale nie odchodźcie, bo najlepsze dopiero przed nami. No kurde, no. Ej, naprawdę fajnie. Jestem zadowolona z tego, nie? Witaj, przyjacielu. Czego chcesz? Człowiek czynu. Nie lubisz zbyt dużo gadać, prawda? O co chodzi? I to ja rozumiem. Słuchaj, sprawa jest prosta. Kilku chłopaków nie do końca wierzy w to, że pokonasz następnych przeciwników. Właściwie to są tego tak pewni, że postanowili założyć się o kilka złotych monet, że nie wrócisz tutaj żywy. Chciałem zaproponować ci możliwość postawienia na samego siebie. Ten układ jest genialny, ponieważ nie możesz na nim stracić. Aha. Jeśli wygrasz kolejną rundę, to otrzymasz dodatkowe złoto z zakładu. Jeśli nie, to cóż, złoto i tak ci się wtedy nie przyda. To jak będzie zainteresowany? Nie, nie będę brał udziału w waszych szemranych zakładach. Jak sobie chcesz, omija cię spora sakwa złota. Oj, stary. Ja widzę, że dalej mam to całe spowolnienie. A teraz zobaczymy, czym są ludzkie umiejętności skonfrontowane z dziką siłą bestii. Okej. Marvin, zwycięzca czterech pojedynków, zmierzy się z niedawno schwytanym orkiem. A to po to był ten ork. My już walczyliśmy z orkiem dzisiaj. Nie chcę zrobić ci krzywdy. Okej, ten ork ma mnie oczywiście w dupie. O Jezu, jaki ty jesteś... Boże, przecież ten ork to jest leszcz. Nawet orkowy topór nie był w stanie przebić się przez obronę tego wojownika. Ale co, gdy przeciwnik będzie walczył własnym cielskiem? Potwór tak wielki i paskudny, że chowa się pod wodą. Nie dajcie się jednak zwieść. Na lądzie jest równie groźny. Mm-hmm. Mamy morskiego węża. Raczej żaden kłopot. Pod warunkiem, że Marvin mi wyciągnie broń. Marvin, pogromca morskich bestii! Gdy pierwszy raz wszedł na naszą arenę, wielu z was śmiało się z jego wątłych ramion. Teraz pewnie żałujecie, że nie postawiliście każdej sztuki złota i łodygi bagiennego ziela na jego wygraną. Dajmy mu chwilę wytchnienia, a za moment stanie do ostatniej walki tego wieczoru. Albo i życia. Pewnie z dużym Benem będziemy walczyć. Kto by pomyślał, że jakiś nowy chłopak, który dopiero co pojawił się w przystani, dotrze do samego finału turnieju. Przykro będzie oglądać, jak Ben wypruwa ci flaki na samym środku areny. Sam nie chcę tego oglądać. Jakieś rady? Miałam okazję obejrzeć już kilka razy Bena w akcji. Facet jest twardy jak skała, a wali po mordzie jeszcze mocniej. Najważniejsze to trzymać go na dystans i pozwolić mu machać swoją bronią. Ben nie walczy zbyt finezyjnie. Jeśli już rozpracujesz jego styl walki, to wystarczy uderzać w momencie, gdy jest najbardziej odsłonięty. No, ale jeśli cię walnie, cóż... Lepiej, żeby cię nie walnął. Tak czy inaczej, powodzenia, młody. No i miło było cię znać. O kurde. Ruszamy do walki z Benem, prawda?
Przemyślałeś już wszystkie możliwe konsekwencje. Kim ty jesteś? Złamania, odcięte kończyny, wyrwane wnętrzności. A to dopiero początek listy obrażeń zanotowanych po walce z tym wielkoludem. Najczęstszym jest śmierć. A ja przychodzę, by zaoferować ci bardzo praktyczne i przyjemne rozwiązanie wszystkich twoich problemów związanych z turniejem. Serio? Wiesz, jak pokonać Bena? Oszalałeś? Mam dla ciebie coś dużo bardziej pewnego. Oferuję wszelkiego rodzaju ceremonie pogrzebowe. O Boże! Z odpowiednią opłatą mogę zorganizować pochowanie twoich złożeń. Jezu, ja nie będę umierać, człowieku! Albo nawet wysłać w je ostatnią podróż na łódce. To jak? Zainteresowany? Chłopie, weź spierdalaj. Wybacz, nie jestem zainteresowany. Powiedziałbym, że jeszcze pożałujesz tej decyzji, ale raczej nie będziesz miał do tego okazji. Dobra, ja potrzebuję się wyleczyć na pewno. Szkoda, że nie mam jakiegoś eliksiru, który wzmacnia mi siłę. A mam, zwiększa twoją ochronę. 5 minut, ja to wypiję. Ale to za chwilę. Najpierw byśmy się najedli może czegoś. Może mikstury będą jednak lepsze. Niech będzie tak. Zrobimy sobie zapis i będziemy odbywać ostateczną walkę tego wieczoru. Po tej walce oczywiście już zakończymy dzisiejszy odcinek. Nie będziemy dłużej tego ciągnąć. Eliksir wzmocnienia skóry. Robimy F5, jeszcze jedno. I wchodzimy na arenę. To nie będzie nic dobrego. Wszyscy o tym wiemy. Wszyscy to wiedzą. No ale nie ma wyjścia. O kurna, to jest duży Ben? Ale gość wygląda jak gladiator normalnie. O kurna, to jest taka walka... Trochę dziwnie ty się bijesz, stary. Czemu ja mam dalej spowolnienie? Ktoś mi to może wytłumaczyć? Dobra. O, fuck. Dobra, bo mnie powalił chłop. Dobra, chłop nie jest jakiś trudny, jeżeli mam być szczera. Tylko, że ja trochę umieram. O, fuck me. Dobra. Ale wiecie co? To nie jest jakiś trudny naprawdę gościu. Tylko... Czy on mnie zabija? Nie, nie zabija mnie. Ale ja się wczytam. On nie jest ani trochę trudny. W sensie ja go prawie pokonałam, aż sama w to nie wierzę. Ale wiecie co? Wezmę sobie jeszcze miksturę regeneracji życia. Bo jak od niego dostanę, to ona mi trochę będzie pomagała jednak. Także jeszcze oprócz tego wzmocnienia ochrony, to sobie właśnie wezmę tą regenerację. No chciałabym Bena pokonać, nie powiem. Chciałabym, bo czuję, że to będzie coś. Myślałam, że będzie trudniej. Dobra, gro, dawaj, bo nie mam czasu. Dobra, tu mam wypite. Odnowa życia. Fajnie, że są te mikstury. Są naprawdę zajebiste. Zręczność mi nie potrzeba. Szkoda, że nie mam siły, która mi wzmacnia siłę na przykład. Dobra, arena. Mogę to przeklikać? Nie mogę niestety. Także będziemy musieli jeszcze raz na to wszystko patrzeć. Dobra, myślałam, że gościu będzie gorszy. A jednak się ma. No. Dawaj. Dobra, zrobimy kółeczko trochę. Dobra, nie ma tragedii. Tylko trochę właśnie najgorzej jest się dać powalić, no nie? Dobra. Dawaj, uderzasz mnie? Dobra, ta mikstura regeneracji życia jest przecudowna.
No, prosiłam, że nie chce się dać powalić. No. Ja też mu zadaję dobre obrażenia. Pięknie! Udało się! To niemożliwe! Szanowni widzowie, mamy nowego mistrza areny. Super! Wbrew wszelkim oczekiwaniom, Marvin wygrywa finałowe starcie. Jej! Po wielu miesiącach, bez ani jednej porażki, potężny Ben został rozłożony na łopatki przez naszego gościa z miasta Archolos. Skoro żądza rozlewu krwi została zaspokojona, zapraszam wszystkich, by przenieść się do karczmy. Zaspokójmy nasze pozostałe pragnienia wybornym winem na koszt Corteza! Zanim urżniecie się jak kretoszczury, nie zapomnijcie wypić chociaż jednej kolejki ku czci naszego nowego mistrza! Zajebiście. Mistrz areny, udało mi się nawet osiągnięcie zdobyć. Mówiłem ci, że to wielkie wydarzenie. Poczekaj tu chwilę, sprawdzę co z Benem. Rozkoszuj się wszystkim, co nasza wspaniała przystań ma do zaoferowania. Okej. Muszę przyznać, że tego to się nie spodziewałem. Młody chłopak, który dopiero co przybył do przystani, wygrywa cały turniej. Szkoda, że nie widziałeś, jakie zakłady przyjmowałem podczas twoich ostatnich pojedynków. Istna kopalnia złota. To jak będzie z moją nagrodą? Amulet pirata i 1200 sztuk złota. Oto twoja nagroda w złocie oraz specjalny upominek dla naszego nowego mistrza areny. Gratuluję wygranej. Okej, moi drodzy, wydaje mi się, że tym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. W kolejnym porozmawiamy oczywiście z resztą ludzi, bo będą mnie pewnie tutaj rozchwytywać za chwilę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was oczywiście do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować już dla was ten materiał i co? Trzymajcie się i cześć!